Dzień dobry. Mam nadzieję, że już mnie widać i słychać. Widać i słychać. Super, dziękuję. Tak, tym razem nie opowiem o tym, w jaki sposób poruszają się bakterie, chociaż to jest bardzo ciekawa historia i one mają bardzo dużo wspólnego z tym, jak płynie miód z łyżeczki na owsiankę. Natomiast przypadła mi taka rola, że będę robił porządek. To znaczy, każdy kojarzy doniesienia amerykańskich naukowców, które co jakiś czas pojawiają się w radiu i telewizji o tym, że amerykańscy bądź wcześniej sowieccy naukowcy udowodnili, że... No i tutaj wpada jakieś kuriozalne stwierdzenie. No i tutaj sytuacja jest podobna, dlatego że entropia jako pojęcie fizyczne weszła już do języka na tyle, że utożsamiamy ją z nieporządkiem. No i jeżeli się spojrzy na przykład na takie poczytne czasopismo jak The New Yorker, które czytają na pewnie dziesiątki tysięcy ludzi, to parę lat temu ukazała się taki rysunek się ukazał, że oto dziecko stoi pośrodku zabałaganionego pokoju, no i jak matka pyta, co tu się stało, no to on mówi, że on wini entropię. No rzeczywiście entropia rośnie i takie jest nasze przekonanie, mówimy, że entropia rośnie, to znaczy nieporządek rośnie, no ale właściwie o co chodzi? Czyli przekonanie jest takie, że entropia to jest taka ilościowa miara nieporządku i w szczególności takie przekonanie można znaleźć w całym szeregu podręczników fizyki, podręczników chemii. To zamieszanie zresztą ma swoje źródło już w XIX wieku i pochodzi od zresztą samego, od tych ludzi, którzy stworzyli pojęcie entropii, bo oni je utożsamili z nieporządkiem. Można też spotkać się ze stwierdzeniem, że w takim razie entropia jest również miarą chaosu. No i naturalną konsekwencją tego jest rosnący bałagan na naszym biurku i wszyscy wiemy, w jaki sposób to się dzieje. To znaczy właściwie nie wiemy, w jaki sposób, ale widzimy efekty tego procesu, że to jest naturalna konsekwencja zasady wzrostu entropii, czyli tego, że entropia ciągle rośnie. Ja bym powiedział, że to jest kilka co najmniej znaków zapytania, więc mnie przypadnie rola posprzątania tego odrobinę i opowiedzenia o tym, skąd entropia się wzięła i w jaki sposób pojęcie entropii w fizyce ewoluowało i właściwie na ile ona się z tym chaosem bądź nieporządkiem wiąże. Więc zacznijmy od tego, że pojęcie entropii się narodziło w XIX wieku i to są, znaczy panowie, którzy są związani z tym pojęciem, to są nazwiska, które wszyscy prawdopodobnie słyszeli w szkole, Sadi Carnot, Lord Kelvin i Clausius, oni zastali taką sytuację w fizyce, że wtedy myślano, że ciepło to jest taki płyn, który przepływa z jednego ciała do drugiego w momencie, kiedy ciała się stykają, no i kiedy zetkniemy ciało gorące z ciałem zimnym, wiemy, że one wyrównują swoje temperatury. Więc oni zastali taką oto sytuację i, wybudowali na tym ogromny gmach termodynamiki, który operował takimi pojęciami jak praca, operował takimi pojęciami jak ciepło, no ale były to praca i ciepło są w tym formalizmie sposobami przekazywania energii. I oni oprócz tego, że zaproponowali taką teorię, która wyjaśniała szereg zjawisk fizycznych, no oni zaprzęgli te pojęcia do pracy w taki sposób, że no, utworzono silniki cieplne, no i zaczęto rozumieć, w jaki sposób ciepło może przekształcać się w pracę i jakie są ograniczenia tutaj. Warto dodać, że termodynamika w ich rozumieniu jest teorią czysto fenomenologiczną, to znaczy oni nie wnikali w to, jaka jest struktura materii, czy właściwie jakie są te prawdziwe, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, mikroskopowe mechanizmy transportu energii. Natomiast byli w stanie powiązać obserwowane pojęcia fizyczne, no takie jak temperatura, takie jak ciśnienie, z parametrami układu, takimi jak objętość, czy no, nie liczba cząstek, bo wtedy żadnych cząstek nikt nie widział, wtedy mało kto wierzył w istnienie atomów w połowie XIX wieku, to zresztą dopiero początek XX wieku i tacy ludzie jak Marian Smoluchowski doprowadzili do tego, że atomy stały się realnością. Aczkolwiek no, już wtedy hipotezy o ziarnistej budowie materii się pojawiały. Natomiast oni w ogóle od tego abstrahowali, skupili się na fenomenologii, na opisaniu tego, jak parametry termodynamiczne, takie jak objętość, ciśnienie, temperatura, które dało się mierzyć, zmieniają się w różnych procesach. Przy czym jest to teoria przybliżona, w takim sensie, że ona opisuje
procesy, które są quasi-statyczne, czyli takie, które są prowadzone bardzo powoli i one są prowadzone na tyle powoli, że układ przechodzi przez stany równowagi. Kiedy myślę na przykład o tłoku, w którym jest gaz, który ściskamy, to taka termodynamika szkolna i prawa gazowe opisują właśnie przemiany, które dzieją się odpowiednio wolno. No więc stąd mowa o przemianach quasi-statycznych. No i w ramach tego gmachu termodynamiki, który budowano w połowie XIX wieku, Clausius sformułował takie zdanie, że każde ciało posiada w każdym stanie pewną entropię, która stanowi o preferencji natury dla tego stanu. I powiedział też, że we wszystkich procesach w układzie entropia może tylko rosnąć i nigdy spadać. Czyli pojawiła się pewne pojęcie nieodwracalności, o którym pewnie już trochę wszyscy słyszeli, a jeszcze usłyszymy. Natomiast entropia pojawia się tutaj po raz pierwszy jako wielkość podobna do energii. To znaczy ona jest tak jak pewnej porcji gazu możemy przypisać energię, możemy mu przypisać również temperaturę, ciśnienie, możemy przypisać mu też entropię. Czyli w każdym stanie jesteśmy w stanie przypisać taką wielkość, no i ta entropia ma stanowić o preferencji natury dla tego stanu. Wyjaśnimy to za chwilę. Natomiast entropia jest też ważnym składnikiem zupełnie fundamentalnego prawa przyrody, czyli drugiej zasady termodynamiki, która w tym języku termodynamiki fenomenologicznej może być sformułowana w taki sposób, że istnieje pewna funkcja stanu, czyli to, co Clausius powiedział, że w każdym stanie każde ciało ma pewną entropię, której zmiana w procesie adiabatycznym, to znaczy takim, w którym z zewnątrz nie jest przekazywane do takiego układu żadne ciepło, spełnia taką nierówność, że zmiana tej entropii w każdym procesie jest większa lub równa zero. Przy czym równość zachodzi tylko w procesie odwracalnym. I ta entropia, można pójść krok dalej, powiązać tę zmianę entropii w takim procesie z ciepłem dostarczonym do układu. Ona jest zawsze dodatnia bądź zerowa, czyli jest nieujemna. No i przykładem takiego odwracalnego procesu adiabatycznego byłby taki tłok, w którym mamy gaz o pewnym temperaturze, pewnym ciśnieniu i pewnej objętości, który jest ściskany dwiema różnymi masami, przy czym proces ten prowadzimy na tyle powoli, no że w tym, że jest on quasi-statyczny. I w takim układzie mamy do czynienia z procesem odwracalnym. Taki układ jest na tyle izolowany od otoczenia, że zmiana entropii w takim procesie jest na zero. Natomiast w każdym innym procesie, jeżeli następuje jakiś przepływ ciepła z bądź do otoczenia, wykonujemy pracę nad układem, mamy do czynienia ze wzrostem entropii i nieubłaganie druga zasada termodynamiki nam o tym mówi. No i ten wzrost entropii w związku z tym jest w jakimś sensie miarą nieodwracalności takiego procesu termodynamicznego. Ponadto entropia spełnia tak zwaną zasadę maksimum, to znaczy jeżeli pomyślimy o jakimś układzie, no znowu izolowanym od otoczenia, powiedzmy, że to jajo, które tu narysowałem, jest pewnym gazem, który jest podzielony na porcje pewnymi ściankami. Te ścianki mogą przewodzić ciepło bądź nie przewodzić, to mogą być bardzo różne konfiguracje. Natomiast podzieliliśmy ten cały nasz układ na szereg podukładów. Każdy z tych podukładów ma swoją energię wewnętrzną, ma swoje ciśnienie, ma pewną gęstość gazu. I teraz jeżeli ja w pewnym momencie usunę wszystkie te ścianki, no to powstaje jakiś nowy stan równowagi. Układ przyjmie nowy stan równowagi, jak poczekam odpowiednio długo, czyli od stanu równowagi z pewnymi więzami wewnętrznymi, z pewnymi ściankami, z pewnymi podziałami, jeżeli usunę te ścianki, no to ustali się nowy stan równowagi. I teraz ciekawe pytanie z punktu widzenia fizyki jest takie, jaki będzie ten stan równowagi, to znaczy jaka będzie energia wewnętrzna, jakie będzie ciśnienie, jaka będzie gęstość takiego finalnego produktu, czyli tego zbiornika, tego gazu w zbiorniku bez tych ścianek. No i to właśnie na to pytanie odpowiada nam druga zasada termodynamiki, która mówi, że wartości parametrów, które będą charakteryzowały ten nowy stan równowagi bez więzów, będą odpowiadały maksymalnej wartości entropii na zbiorze wszystkich stanów równowagi z więzami. To znaczy, jeżeli myślę o tych różnych sposobach podziału no właśnie energii, bądź też liczby cząstek, czy liczby moli gazu pomiędzy te podukłady, to nowy stan równowagi, jeżeli usunę te więzy, będzie odpowiadał maksymalnej wartości entropii ze względu na te wszystkie stany równowagi z więzami.
Czyli zasada to, jeżeli mówimy, że entropia dąży do pewnego maksimum, to mamy na myśli dokładnie zasadę maksimum entropii w takim sformułowaniu, jakie podałem. Być może niefortunnie, Clausius, kiedy sformułował no, swoje podejście do termodynamiki, kiedy definiował entropię, powiedział też takie zdanie, brzemienne w skutki, że entropia wszechświata dąży do maksimum. I rozumiem, że następny wykład odpowie nam nieco więcej o tym, jak to maksimum w kontekście wszechświata będzie wyglądało. Natomiast ja tutaj mówię o układach, które są izolowane od otoczenia i o tym, jaką funkcję w nich entropia pełni, czy też jak należy entropię rozumieć. No dobrze, no ale to teraz jak to jest z tymi stanami uporządkowanymi czy nieuporządkowanymi? Tu na tych zdjęciach widzimy butelkę dressingu do sałaty. Jeżeli zmieszamy oliwę z octem balsamicznym, no to otrzymamy dressing, który wygląda jak, no tak jak ta zawartość butelki po prawej stronie. No i to jest ewidentnie stan nieuporządkowany, bo on jest maksymalnie wymieszany, w związku z tym jest maksymalnie przypadkowy. No ale jednocześnie wiemy, że ten stan nieuporządkowany, tak, jest stanem metastabilnym, a wiemy o tym dlatego, że jeżeli poczekamy odpowiednio długo, to te płyny się rozwarstwią. Czyli jeżeli poczekamy odpowiednio długo, układ dojdzie do stanu równowagi i w stanie równowagi on będzie przypominał, no raczej tą butelkę po lewej stronie slajdu. Czyli będzie to stan, który jest bardziej uporządkowany. No to tu mamy już pierwszy zgrzyt, dlatego że ewidentnie maksymalna entropia, która odpowiada stanowi równowagi termodynamicznej, na pewno nie odpowiada stanowi maksymalnego nieuporządkowania. No, czyli już coś widać, że coś jest nie tak. No to zobaczmy inny przykład. Jeżeli wezmę kostkę lodu z zamrażarki i włożę ją do garnka i zacznę podgrzewać, no to najpierw mam lód, potem w tym garnku, jeżeli zacznę go podgrzewać, mam mieszaninę lodu i wody. Ostatecznie cały lód stopnieje, więc mam wodę. Będę podgrzewał tę wodę dalej, więc będę miał mieszaninę pary wodnej i wody. No i jeżeli będę kontynuował to podgrzewanie, no to będę miał garnek pełny pary wodnej. Czyli układ przejdzie ze stanu jednorodnego, bo lód jest jednorodny, do niejednorodnego, bo mieszanina lodu z wodą już nie jest jednorodna, bo jest mieszaniną dwufazową, znowu do jednorodnego, bo woda jest jednorodnym płynem, znowu do niejednorodnego, bo mieszanina pary wodnej i wody będzie niejednorodna i znowu do jednorodnego, bo para wodna jest takim, jest jednorodnym gazem. No a czyli entropia tego układu, no my dostarczamy ciepło do tego układu, entropia tego układu cały czas rośnie. Widzimy więc, że entropia z jednorodnością nie ma nic wspólnego, więc mówienie o tym, że entropia jest miarą nieuporządkowania tudzież wymieszania, no na pewno w niektórych sytuacjach jest nieuzasadnione. Więc z jednej strony mamy bardzo ściśle określone fizyczne pojęcie, które można... Entropia jest wielkością mierzalną, trudno mierzalną, ale mierzalną. No a z drugiej strony mamy pewne pojęcie, nasze przekonanie o tym, jak bardzo układ jest wymieszany albo niejednorodny. No i widać, że to się jakoś nie spina razem. I trzeci przykład, o którym możemy pomyśleć, jest taki, to rozprężanie gazów w próżni. Więc załóżmy, że mam pudełko, które jest podzielone ścianką na pół i w jednej połowie tego pudełka mam gaz, mam cząstki gazu, a w drugiej połowie mam próżnię. Jeżeli teraz usunę tę ściankę, która dzieli te dwie połowy, no to gaz się rozpręży w próżnię i rozpręży się w sposób nieodwracalny. Można policzyć, to jest całkiem eleganckie zadanie, można wyliczyć, jaka jest zmiana entropii w tym procesie, ona jest dodatnia. No entropia tego układu ewidentnie wzrosła. A czy porządek tego układu albo nieporządek wzrósł? No tutaj to nawet jest problem z tym, żeby zdefiniować, co to jest porządek albo nieporządek. Więc widać, że są przykłady takich układów czy takich procesów, w których entropia nie ma nic wspólnego z nieporządkiem albo ze stopniem wymieszania, albo z jednorodnością, albo z przypadkowością procesu. I to nieporozumienie głównie wynika z tego, że patrząc na jakiś układ fizyczny, my się skupiamy na tej strukturze, to znaczy na porządku i nieporządku, na naszym biurku, na naszej szafie, w której ewidentnie panuje bałagan, albo na strukturze mieszaniny wody z lodem, zamiast na właściwej przyczynie zmian entropii, to znaczy na tym, w jaki sposób zachodzą zmiany energii, czy w jaki sposób zachodzi transport energii
i zamiana różnych form energii, czyli ciepła i na pracę. Więc tak z punktu widzenia termodynamiki fenomenologicznej rysuje się problem związku entropii z nieporządkiem. To na razie widzimy, że ten związek być może jest, ale on nie jest oczywisty. Ale pójdźmy krok dalej, bo pod koniec XIX wieku kolejna grupa dżentelmenów na czele z Boltzmannem, ale również z Planckiem i Gibbsem podjęła się również bardzo trudnego zadania, kiedy ludzie już zaczęli przypuszczać, że materia ma jednak jakąś strukturę wewnętrzną, która jest ziarnista, znaczy, że występują cząstki i gaz w szczególności może się składać z czegoś w rodzaju atomów, bo wtedy nie było jasne, co to jest, no to powstał cały program badawczy, który miałby powiązać własności termodynamiczne takiego układu, czyli to, co obserwujemy w makroskali, z tym, jak jego mikroskopowe elementy się zachowują i w jaki sposób ze sobą oddziałują. I w szczególności jednym z celów było jasne, że atomy muszą istnieć, było zrozumienie, w jaki sposób druga zasada termodynamiki wynika z tej mikroskopowej struktury materii. No i w szczególności jak z odwracalnych przecież praw Newtona, odwracalnych w czasie praw Newtona wynika nieodwracalność procesów termodynamicznych, czyli gdzie gubimy tę odwracalność w czasie i gdzie ta strzałka czasu się pojawia. I tutaj istotnym, oczywiście jest to pewne uproszczenie, o którym ja dzisiaj mówię, ale istotne z tego punktu widzenia jest pojęcie mikrostanów i makrostanów. Wyobraźmy sobie, że mamy gaz znowu w pudełku, tylko że to pudełko tym razem nie jest podzielone żadną fizyczną barierą, tylko jest, robię zdjęcia takiego układu w trakcie, kiedy te cząstki gazu się przesuwają. I mam lewą i prawą połowę naczynia, no i teraz jeżeli w różnych momentach robię zdjęcia takiego układu i załóżmy, że widzę położenia poszczególnych cząstek, no to mogę zadać pytanie, no jeżeli tutaj jest akurat 10 cząsteczek gazu narysowanych, no to gdzie są te wszystkie cząstki? Czyli położenia wszystkich cząsteczek, no na każdym zdjęciu mam położenia wszystkich cząsteczek i to są pewne mikrostany, w których ten układ może się znajdować. No ale teraz niezależnie od tego, które cząstki są w której połowie naczynia, no to mogę zadać pytanie na przykład, ile cząstek jest w danym momencie w prawej połowie naczynia? No i to będzie pewien makrostan. I ten makrostan może być zrealizowany na wiele sposobów, dlatego że jednemu makrostanowi, na przykład takiemu, że jedna cząstka jest w prawej połowie naczynia, może odpowiadać 10 różnych mikrostanów, bo każda z 10 cząstek może przebywać po tej prawej stronie. I pytanie brzmi, w takim układzie, jeżeli te cząstki się przypadkowo przesuwają i mogą przemieszczać się z lewej do prawej połowy naczynia, to czemu gaz preferuje taki stan równowagowy? To znaczy wiemy, że intuicyjnie rozumiemy, że stan równowagowy takiego układu to jest równy rozkład cząstek pomiędzy połowy. I teraz okazuje się, że jeżeli zadamy takie pytanie, na ile sposobów możemy spośród tych n cząstek wybrać k cząstek i umieścić je w prawej połowie, czyli zdefiniujemy taką wielkość, którą nazwiemy po polsku albo wielością, albo po angielsku nazywa się multiplicity, no to są takie stany, które można zrealizować na niewiele sposobów, na przykład takie, że zero cząstek jest w prawej połowie, to powinno być zero, oczywiście zero cząstek jest w prawej połowie naczynia, to możemy zrealizować na jeden sposób, ale taki stan, że 5 cząstek jest w prawej połowie naczynia, możemy zrealizować na 250 sposobów. I teraz Boltzmann miał taki pomysł, że entropię można zdefiniować na poziomie właśnie tej wielkości, tej wielości, w taki sposób, że entropia to jest stała, nazwana zresztą stałą Boltzmanna, razy logarytm z tej wielkości, z wielkości omega. To było na tyle doniosłe odkrycie Boltzmanna, że po prawej widzimy grób Boltzmanna, na którym znalazł się oprócz jego popiersia i daty urodzenia, znalazł się właśnie ten wzór. I okazuje się, że ta statystyczna definicja entropii ma takie własności, jakie oczekujemy od entropii termodynamicznej, więc jest to mikroskopowy analog entropii termodynamicznej. I teraz rozkład równowagowy okazuje się, bo pytaliśmy o to, jak znaleźć rozkład równowagowy w takim układzie, odpowiada właśnie maksymalnej entropii. Czyli jest to znowu analogiczna konstrukcja do tej, którą widzieliśmy w termodynamice fenomenologicznej. No albo możemy powiedzieć, że układ dąży do takiego makrostanu, któremu odpowiada maksymalnie dużo mikrostanów.
I to właściwie możemy, to tyle możemy powiedzieć o dążeniu takiego układu do nieporządku. Że to jest makrostan, który jest realizowany przez możliwie dużo mikrostanów, będzie makrostanem najbardziej prawdopodobnym. No i tak się składa, że w przypadku takiego pudła z gazem podzielonego na dwie połowy, najbardziej prawdopodobny makrostan jest taki, że liczby cząstek gazu w obu połowach są równe. I on jest niesłychanie bardziej prawdopodobny niż to, że cały gaz zgromadzi się w jednej połowie naczynia nagle. No to ja mam teraz pytanie. Jeżeli tak, nie wiem, czy ja nie widzę teraz czatu, ale Państwo możecie odpowiedzieć na takie pytanie. Jeżeli wezmę 169 cząstek i na tej tablicy mam 1225 miejsc, to która konfiguracja ma większą entropię? A czy B? Ale najlepiej niech każdy odpowie sobie w duszy. Niech każdy odpowie w swojej głowie, która konfiguracja ma większą entropię. No więc odpowiedź trywialna jest taka, że entropia dla pojedynczego mikrostanu, który może zostać zrealizowany na jeden sposób, jest równa zero. Bo entropia jest zdefiniowana dla makrostanu, któremu odpowiada wiele mikrostanów. Więc to pytanie należałoby przeformułować. Jeżeli ja, i teraz pytanie, które bym zadał, jest takie. Która konfiguracja, A czy B, została wylosowana z makrostanu, który ma większą liczbę mikrostanów? I ja zaraz opowiem, w jaki sposób te obrazki powstały, bo te obrazki powstały w drodze losowania, ale no, reguły tego losowania nie są w tej chwili jasne. Więc odpowiadając na to pytanie, jeżeli ktoś powiedział, że A, no to odpowiedź jest taka, że A powstało z przypadkowego rozkładu, tylko takiego, że wylosowałem miejsca dla 169 cząstek spośród tych 1225 miejsc z jedynym warunkiem takim, że dwie cząstki nie mogą się znaleźć w jednym punkcie tej siatki. Natomiast w przypadku B to jest przypadkowy rozkład, tak samo jak w przypadku A, ale jeszcze z dodatkowym warunkiem, że żaden kwadracik nie może się stykać z żadnym innym bokiem. No dobrze, ale jeżeli tak, to znaczy, że A jest wylosowany z dużo większej puli możliwości, bo było mniej ograniczeń. Natomiast B został wylosowany z mniejszej puli. A więc entropia rozkładu w przypadku A jest większa niż w przypadku B. Mimo, że to się trochę kłóci z naszą intuicją, że no przecież w przypadku A są takie gęstki, których przecież nie powinno być, jeżeli entropia miałaby się kojarzyć z maksymalnym wymieszaniem układu. Ale tutaj dochodzimy do takiego punktu, że to, że jakiś układ jest najbardziej, że średnio rzecz biorąc jakiś układ jest wymieszany, to nie znaczy, że wszystkie realizacje takiego układu są w pełni wymieszane. Więc średni rozkład jest jednorodny, ale oczywiście typowe konfiguracje w związku z tym w takim układzie nie muszą być. No i jeszcze pozostaje takie pytanie, bo mam wrażenie, że tego nigdy nie zdefiniowaliśmy, czym jest porządek albo nieporządek. No to spójrzmy na ten obraz Jacksona Pollocka, number 34, namalowany w 1949 roku. Jak ten obraz powstał, natychmiast krytycy sztuki zaczęli się wypowiadać na jego temat i na przykład Parker Tyler powiedział, że to jest celowy nieporządek w 1950. 6 lat później Ray Faulkner powiedział, że to jest bardzo silna struktura podstawowa, że to jest bardzo uporządkowana struktura. No właśnie, sęk jest taki, że nie ma żadnej definicji, i właściwie ciężko jest stwierdzić, czym jest nieporządek. Tak zupełnie generalnie. W konkretnym układzie, w konkretnych warunkach być może można, ale ogólnie nie da się. I nasza percepcja też naturalnie skupia się na poszukiwaniu wzorów. Najlepszym przykładem jest nocne niebo, w którym widzimy, czy nazwaliśmy gwiazdozbiory, mimo tego, że układ gwiazd jest no, zupełnie, powiedzielibyśmy, przypadkowy. No dobrze, to skoro entropia nie mierzy nieporządku, to skąd się wzięła popularność tego pomysłu? Otóż Boltzmann mówił w swoich pracach w 1870, że molekuły gazu są w bardzo gwałtownym i nieregularnym ruchu, ale udowodnił, że istnieje pewna wielkość, która w konsekwencji ruchu tych atomów nie może rosnąć i ona jest dana przez to, co byśmy dzisiaj nazwali entropią. Przy czym Boltzmann nie mówi tu ani o entropii, ani o nieporządku, tylko mówi o gwałtownym i nieregularnym ruchu. No i pierwszym, który powiązał entropię z nieporządkiem, był Helmholtz, który powiedział, że napisał w 1882, że taki nieuporządkowany ruch jest taki, że ruch każdej indywidualnej cząstki jest różny niż ruch jej sąsiadów.
I to w związku z tym im bardziej intensywnie się poruszają elementy składowe układu, tym większe jest nieuporządkowanie i w związku z tym entropia jest miarą tego nieuporządkowania. I to w pewnym sensie działa, ale tylko w gazie. Jeżeli mamy gaz o wysokiej temperaturze, jeżeli te ruchy są bardzo intensywne, no to wtedy można powiązać takie nieuporządkowanie w takim sensie z entropią. Natomiast nie w ogólnym sensie. Więc konkludując, mamy taki problem, że entropia wchodzi do języka potocznego nie w takim ścisłym sensie, tylko w takim sensie, w jakim Helmholtz niefortunnie już nazwał ją nieporządkiem. I w związku z tym, jakby to podsumować, to odpowiedź brzmi o niebezpiecznych związkach z entropią z nieporządkiem, to wniosek jest taki, że trzeba być ostrożnym. Dlatego, że żeby określić, czym entropia jest, to trzeba zdefiniować dobrze układ, nad którym pracujemy i procesy, którym on ulega. I wtedy można mówić o entropii termodynamicznej, można mówić o entropii statystycznej jako mierze, jako liczbie mikrostanów, które realizują dany makrostan. No i wtedy makrostany, które odpowiadają większej liczbie mikrostanów, są bardziej prawdopodobnie realizowane. I w takim sensie entropia określa kierunek ewolucji procesów i dochodzenia układów do stanu równowagi. Natomiast te pojęcia jak nieporządek, przypadkowość nie są dobrze zdefiniowane. No i niestety, mimo tego, że są kontrprzykłady, to bardzo wiele podręczników przytacza takie mylące przykłady na podkreślenie tego, że to jest dokładnie to samo. Więc świat, podsumowując, dąży do równowagi termodynamicznej. Nie wiem, czy dąży do chaosu, natomiast trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się wiąże pojęcia entropii z pojęciem nieporządku. I dziękuję bardzo za uwagę.